Gigantyczny pożar w Krakowie. Płoną ważne dokumenty Kraków. Wciąż płonie miejskie archiwum. Wciąż płonie archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Akcja gaśnicza strażaków trwa już od soboty. W poniedziałek po południu w jednej ze ścian wykuto trzy duże otwory, przez które do wnętrza hal podane zostały strumienie wody. Jak poinformował rzecznik małopolskiej PSP młodszy brygadier Sebastian Woźniak, w porozumieniu z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i obecnym na miejscu projektantem budynku strażacy zdecydowali o rozebraniu części ściany płonącego obiektu. W ścianie północnej drugiej hali wykuto trzy duże otwory, przez które do wnętrza podana została woda. Dodatkowe działko ze strumieniem wody zostało użyte na wyższej kondygnacji, która także jest objęta pożarem, powiedział Woźniak. Przed budynkiem archiwum koparka tworzy plac, na który przy użyciu ciężkiego sprzętu będą wydobywane z budynku zniekształcone od działania wysokiej temperatury metalowe regały wraz z dokumentami, a następnie będą one przelewane wodą i dogaszane. Na miejscu działa ponad 100 strażaków, w tym grupa operacyjna z Komendy Głównej PSP. Po południu na miejsce zdarzenia przyjechał wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który podziękował strażakom walczącym z żywiołem oraz wszystkim służbom uczestniczącym w akcji ratowniczo-gaśniczej. Pożar w budynku archiwum przy ulicy na Załęczu wybuchł w sobotę po godzina 20. Według przedstawicieli Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie zamontowane w obiekcie systemy przeciwpożarowe zadziałały, straż pożarna została powiadomiona. Uruchomił się system zraszania. Przyczyny wybuchu ognia nie są znane, ustali je biegły z zakresu pożarnictwa. Podczas akcji gaśniczej lekko poszkodowany został jeden strażak, który przebywa już w domu. W archiwum Urzędu Miasta Krakowa znajduje się ok. 20 km bieżących dokumentów, które powstały w Urzędzie Miasta i podległych mu jednostkach w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Między innymi akta osobowe byłych pracowników magistratu, dawne druki meldunkowe oraz dokumenty z wydziałów urzędu między innymi architektury, skarbu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Zieleni Miejskiej.